Siema, z tej strony Bartz, dzisiaj sobie ocenimy sklep, tak z samego rana, więc dobra, oceniamy sobie sklep. Co mam? Zabójczą Rockmank, naprawdę skin jest świetny, zawsze dużo osób gra nim, dla tej gitarki, ale ogólnie skin też jest naprawdę spoko. Dalej mamy Kilofon Archi. A jeszcze ją oceniam na 7 na 10. Kill of Anarchy oceniam na te 7 na 10. I lotnię, którą może kupię, ale jednak w to wątpię, ponieważ oszczędzam na lotnie kruka, jak ostatnio kupiłem. Oceniam na 8,5 na 10. No i to był ten cały stop. Teraz Anarchia o 6 na 10, 2 na 10, 4 na 10 i Klamlot 2 na 10, 3,5 na 10, o. No matko, jest od tego strucizn. Dobra, tu daję jeden, tu daję pół na 10, bo może w plecach gdzieś fajnie pasowała, tak tutaj pół na 10. Zero bezwzględne. 5 na 10. Zaperka taktyczna. To jest od tego. Od. Ja tego skinę ciągle powtarzam, no. O, elitarna agentka. No to daję tutaj 5 na 10. Intensywność. Pięć na 10 i wariaciunio. Siedem na 10 i uwaga, mamy nowy skin do broni, gorące i zimne. Tak wygląda na taranie. No, jest fajny, ale ja nie kupuję. Nie chce mi się kupić. No więc dobra, mam nadzieję, że wam się to podobało. Jeśli miałbym oceniać ten nowy pakiet startowy, to dupy nie urywa. Dupy nie urywa, 6 na 10, ale V-Bucks chociaż dostaje. No i dobra, a jak za 15 ziko, to wiecie, to jest mało, 15 ziko. Za 7 godzin wchodzą Quest, dzięki którym będę miał dzisiaj setny stopień karnetu. No naprawdę, ten paniec jest kudacki. Widzicie o 13 aktualizacji, nie wiem czy widzieliście. No i dobra, mam nadzieję, że wam się podobało, więc siema, elo, yo, pa pa.